Siemaneczko, słuchajcie moi drodzy, zobaczcie co ja tu mam. W końcu udało mi się dorwać lody ekipy, słuchajcie, to jest mega. Mega, koral lody ekipy, mam 4 sztuki, więc zrobię sobie tutaj mały opening. Dawno nie było tego rodzaju openingów tutaj na moim kanale. Dajcie znać koniecznie, zostawcie lajka, oczywiście będzie mi bardzo miło. Dajcie znać, czy już jedliście je, czy rzeczywiście u was tak trudno je dostać jak u mnie. No długo go je szukałem, ale w końcu już są. No papierek, słuchajcie, nie wygląda, lód jak lód. Myślałem, że będzie tutaj jakieś, wiecie, jeszcze podobizny tych członków ekipy Freeza. Ale no nie ma, więc chyba na opakowaniu tak zaoszczędziła firma Coral, bo to jest no proste bardzo wizualnie opakowanie, jest ekipa XL, to jest ten większy lód firmy Coral. Słyszałem, że nawet opakowania po tych lodach schodzą, takie są drogie, ludzie to kolekcjonują. Ja tu mam lody sorbetowo-truskawkowe o polewie o smaku gumy balonowej z cukrem strzelającym. Zawartość netto 67 gramów, 65 ml. Okej, tu jest jakiś numer telefonu, jest data ważności. No nic takiego specyficznego bym powiedział, jeżeli chodzi o te lody. Tak tutaj się prezentuje. No i co? Ja jeszcze sobie zrobię tu może tak słuchajcie, zrobimy ile tych lodów mam, jak one są duże. No, jest ich bardzo, jest ich sporo. Także nieźle. Zróbmy sobie, otworzymy. Nie wiem nawet jak to otwierać, słuchajcie, tak żeby to opakowanie miało wartość kolekcjonerską. Zrobimy to bardzo powoli. Okej, tu już udało mi się otworzyć. Teraz tu tak bardzo powoli. Być może, nie wiem, ktoś to zbiera i kolekcjonuje, więc za 15 lat to opakowanie będzie warte miliony. Okej, dobra, patrzcie, no tak delikatnie strasznie się z tym obchodzę. To delikatniej się nie da. Ciekawe, czy jestem w stanie teraz go wysunąć. Okej, mamy tego loda. Okej, tak on wygląda. No pewnie wy i tak go widzieliście. Dla mnie to jest pierwszy raz pewnie. Oczywiście jest tu guma balonowa i strzelające elementy. Jest taki... To jest zwykły taki lód wodny, wodnisty, nie? Jest jakiś taki wybitnie. Okej, a tu mamy to opakowanie. Nie wiem, dobra, zachowam sobie, nie wiem czy to coś będzie warte, ale jest tak, otworzyłem tak tego loda, że no, naprawdę się starałem, opakowanie jest bardzo dobrze, nienaruszone w sumie. No, słychać strzelanie, nie? Ale to jest taki lód wodny trochę, nie? No nie wiem. Słodkie, dobrze smakują. Ale chyba nie ma nic z nich wyjątkowego poza tym, że reklamuje je ekipa Freeza. Tak mi się wydaje. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia.